zapadła długo oczekiwana decyzja w sprawie lokalizacji czwartej placówki żłobkowej. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach postanowiono, że najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli znaleźć opiekę pod dachem Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Jak informowaliśmy, pierwotna lokalizacja żłobka miała być w obecnej siedzibie poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Nowomiejskiej. Tam jednak Rada Pedagogiczna nie zaakceptowała zaplanowanej przeprowadzki do kamienicy po galerii Andrzeja Strumiło przy Kościuszki. Rodzice dzieci będących pod opieką poradni również oprotestowali nową lokalizację. Kolejne pomysły paliły na panewce i już coraz większa grupa rodziców maluchów powątpiewała w szansę na utworzenie kolejnego żłobka. Ostatecznie jednak zgodę na stworzenie placówki w murach siódemki wyraziła dyrekcja szkoły oraz Rada Rodziców. Teraz przed szkołą poważny remont, którego efektem ma być dostosowanie obiektu pod potrzeby zarówno najmłodszych Suwałczan, jak i wymogów stanowiących o właściwych warunkach lokalowych. Wada rozwiązania to czas potrzebny na przeprowadzenie koniecznych robót budowlanych. Żłobek powstanie bowiem nie wcześniej niż za kilkanaście miesięcy.